Cześć, witajcie. Dzisiaj Was zapraszam na rozpakowanie i recenzję kołowrotka, jakim jest Naski 2500 FC od marki Shimano. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do samego kołowrotka, najpierw kilka aspektów technicznych pudełkowych. Naszym oczom ukazuje się białe, stylizowane pudełko, troszkę na wzór Stradica FL. Z informacji, które można tutaj uzyskać, jest to nawój 73 cm podczas jednego obrotu korbki, ilość łożysk 5 plus oporówka, waga kołowrotka 240 g, moc hamulca 9 kg oraz przełożenie 5:0:1. Przechodzimy zatem do samego opakowania. Oczywiście, jak to Shimano, oprócz samego kołowrotka mamy instrukcję oraz podkładki. Sam kołowrotek wygląda bardzo ładnie, bardzo fajne, posiada stonowane kolory. Rączka w tym przypadku jest bezpośrednio wkręcana w koło zębate główne, dzięki czemu kołowrotek jest bardziej odporny na przeciążenia. Posiada bardzo lekką i płynną pracę. Tak jak w poprzednim modelu Naski, rączka oraz szpula została wykonana z aluminium. Natomiast body zostało wykonane z kompozytu XT7 plus pojedyncze wstawki z CI4+, dzięki czemu udało się obniżyć wagę kołowrotka względem poprzedniego modelu. Dobrze, przejdźmy zatem do technologii, które firma Shimano zaoferowała nam w tej półce cenowej. A przypominam, że ten kołowrotek kosztuje około 350 zł w zależności od sklepu. Także pierwszą technologią, którą mamy w tym kołowrotku, jest to przekładnia Hagane Gear. Hagane Gear to technologia odkuwania przekładni z jednego elementu, dzięki czemu taka przekładnia cechuje się większą wytrzymałością oraz wolniejszym zużyciem względem przekładni odlewanych ściekłego metalu. Kolejną technologią jest uszczelnienie Core Protect. Core Protect ma za zadanie zabezpieczyć wszystkie elementy oraz łożyska kołowrotka przed dostępem wilgoci oraz wody. Następną technologią jest napęd X-Ship. X-Ship to nic innego jak zespół elementów oraz łożysk, dzięki którym mamy więcej mocy przenoszonej z rączki na rotor, co skutkuje większą stabilnością pracy samego kołowrotka. Kolejną nowinką w tym modelu jest szpula ARC. Szpula ARC to szpula opatentowana specjalnie przez Shimano dla zminimalizowania tarcia plecionki o krawędź, co przekłada się na długość oraz celność rzutów. G-Free Body to już przedostatnia technologia, która została wykorzystana w tym modelu. W tej technologii chodzi tutaj o przeniesienie środka ciężkości bardziej w stronę wędliska, dzięki czemu wędkarz będzie odczuwał mniejsze zmęczenie dłoni podczas kilkugodzinnego wędkowania. Ostatnią technologią jest technologia Silent Drive, która ma zagwarantować bardzo cichą i płynną pracę, niezależnie od warunków, w których znajdziemy się nad wodą. Także, jak już wspominałem, ten kołowrotek kosztuje około 350 zł. Jest świetnie wykonany, ma bardzo płynną pracę. I to jest prawda, że ten kołowrotek pracuje podobnie do Stradica FL. Można powiedzieć, że praktycznie tak samo. Występuje w 5 wielkościach, od rozmiaru 1000 do rozmiaru 5000, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. To jest kołowrotek, myślę, że dla każdego. Bardzo fajnie wykonany, bardzo cicho, gładko i płynnie pracujący.
Jeśli takie filmy Wam odpowiadają, to zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, zostawcie komentarz. Myślę, że co jakiś czas będą pojawiały się takie filmy z nowinkami technicznymi. Postaram się Wam coś opowiedzieć, coś nowego przekazać, pokazać. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.